Witamy serdecznie w imieniu wydawnictwa naukowego PWN na kolejnym spotkaniu z cyklu Akademia PWN Wiedza na łączach na debacie, czy większy wybór jest gwarancją szczęścia. Witam Państwa, witam również internautów, ponieważ naszą debatę dziś można śledzić również za pośrednictwem strony www.wiedzapwn.pl i także zachęcam Państwa internautów do wysyłania pytań do nas w trakcie debaty, które potem zadamy naszym gościom. Zanim przejdziemy do naszych gości, przypomnę, że pretekstem dzisiejszej dyskusji jest książka wydana przez PWN, książka pod tytułem Paradoks wyboru. Dlaczego więcej oznacza mniej, autorstwa Barry'ego Schwartza. Przypomnę teraz, może przedstawię naszych gości, naszych rozmówców. Razem z nami są pan profesor Tadeusz Tyszka. Dzień dobry. Specjalista w dziedzinie teorii decyzji, psychologii ekonomicznej, zachowań konsumenckich, dyrektor Centrum Psychologii Rynkowej i Badań nad Decyzjami w Akademii Leona Koźmińskiego. Jest z nami również pani profesor Uniwersytetu Warszawskiego Dominika Maison. Dzień dobry. Psycholog, pracownik Wydziału Psychologii, właścicielka firmy Dom Badawczy Maison. Ponadto pan dr Paweł Fortuna, psycholog biznesu, trener, negocjator, coach. Oraz pan Miłosz Brzeziński, psycholog biznesu, konsultant, coach. Brawa dla pana. Ja nazywam się Marcin Łukasik, jestem dziennikarzem Radia PIN. Wiem, że państwo spodziewaliście się tutaj dzisiaj pana Bartosza Węglarczyka. Niestety to nie był jego własny nomen omen wybór, że się tu dziś nie pojawi. To był przypadek losowy. Pan Bartosz miał wypadek. Na szczęście niegroźny, ale liczymy, że pan Bartosz jak najszybciej wróci do zdrowia. Wobec tego możemy rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie. Rozmawiamy dzisiaj o wyborze. No jest to bardzo, można powiedzieć, gorący okres, nie tylko przez wzgląd na pogodę, chociaż akurat w tym miejscu, gdzie siedzimy, jest dosyć chłodnie, chyba wszyscy państwo przyznacie. Ale jest to również okres gorący z tego względu, że pewnie większość z państwa zastanawia się, planuje swój urlop, prawda? Będzie to robić, tudzież może już zaplanowała. Myślę, że tutaj perspektywy są bardzo szerokie, jaka będzie nasza wakacyjna destynacja. Może to będą góry, może to będzie morze. Jak morze, to Morze Bałtyckie. Wchodzi też w grę Morze Północne, ewentualnie Morze Śródziemne. Jeżeli Morze Śródziemne, to który kraj? Jeżeli już wybierzemy kraj, to jak tam dotrzemy? Skoro ustalimy już to, jak tam dotrzemy, to jak zapłacimy? Czy może użyjemy karty, gotówki? I te pytania się mnożą. Pytań jest coraz więcej, a na razie na horyzoncie nie rysuje się żadna z tych odpowiedzi. Ciekaw jestem wobec tego, i tu już zwracam się do moich, naszych państwa gości, jak państwo byście wobec tego zdefiniowali ten wybór? Czy wybór to jest tak, jak wydaje się z pozoru? Jest to pewna przestrzeń, jest to pewna perspektywa? Czy jest to może raczej pewnego rodzaju pułapka w pudełku, ładnie zapakowanym pudełku? Panie profesor Maison, może na początek. Myślę, że skoro taki wybór, to ja chyba zacznę od tego, że właśnie w tych naszych wyborach nie zawsze wiadomo, dlaczego są podejmowane takie, a nie inne decyzje. I bardzo często człowiek chciałby być racjonalny, widzi siebie jako taką osobę podejmującą racjonalne decyzje, dokonujące racjonalnych wyborów, czyli wyborów takich, które są najlepsze dla niego. A jak się potem okazuje, wybiera coś, co obiektywnie wcale nie jest najlepsze, bo inne czynniki na to wpłynęły, czynniki, których sobie może nie uświadamiać, które powodują, że właśnie dokonuje takiego, a nie innego wyboru i nie zawsze najlepszego dla siebie. I to jest, myślę, ciekawe w tych wyborach. A pan, panie profesorze, co pan na ten temat sądzi? Czy wybór to jest perspektywa, szansa, czy może to jest raczej pułapka, jakieś utrapienie dla nas? Nie, żadna pułapka. Oczywiście wybory zawierają w sobie różnego rodzaju pułapki i często w nie wpadamy, ale wybór to jest całkiem przyzwoita sytuacja. Pan sam zaczął wymieniać przy planowaniu urlopu. Codziennie dokonujemy
licznych wyborów. Na szczęście nie zawsze musimy się bardzo tym przejmować czy trudzić. Wiele naszych codziennych wyborów zakupowych na przykład dokonuje się właściwie bezrefleksyjnie całkiem. Kupujemy to samo masło, to samo mleko, tę samą gazetę co zawsze i to nie są, to są formalnie wybory, ale nie są to jakieś zadania, które by nas bardzo obciążały. Ale oczywiście od czasu do czasu dokonujemy poważnych wyborów. Wyjazd na wakacje to bardzo poważny wybór. Trochę mniej poważny wybór to wybór polityczny, jak przychodzi do wyborów politycznych. Tak bardzo ludzie się tym nie przejmują, zdaje mi się. No, kiedy planujemy swoją karierę, kiedy planujemy swoje życie osobiste, to są wybory poważne oczywiście. I wtedy nawiążę do tego, o czym mówiła pani profesor. Tak nie czuję, czy mam za blisko, czy za daleko. Jest bardzo okej. Okay. Nawiążę do jednego słowa, którym się tu posłużyła pani profesor. Wybór racjonalny, wybór optymalny. Powiem państwu, że mnie ogromnie irytuje, jak słyszę w środkach masowego przekazu, jak dowolny dziennikarz, dowolny polityk cały czas opowiada mi, że dokonał optymalnego albo racjonalnego wyboru. To w teorii decyzji, tam gdzie się poważnie o tym mówi, ma dosyć dobrze określony sens, co to znaczy wybór racjonalny, co to znaczy wybór optymalny. U tych, którzy chodzą i opowiadają, że na co dzień dokonują racjonalnych albo, nie daj Boże, optymalnych wyborów, ja tam nic racjonalnego nie widzę. To jest nadużycie. A panowie, może... Proszę pani profesor. Bo nie wiem, czy to było też a propos tego, co ja powiedziałam, ale mi chodziło tutaj o, żeby zwrócić uwagę na to, że właśnie bardzo wiele wyborów, szczególnie ja patrzę na wybory konsumentów z tej perspektywy, którą się przede wszystkim zajmuję, bardzo wiele tych wyborów to są wybory, to są wybory, które z pozoru komuś z boku mogą się wydawać dziwne, które się mogą wydawać no, nieodpowiadające temu, co obiektywnie na przykład jest najlepsze, czyli pewnym wskaźnikom, obiektywnym parametrom produktów. I tutaj mi chodziło o coś takiego, że my przeceniamy w codziennym życiu tę taką racjonalność wyboru czy optymalność wyborów, które dokonujemy. Bo w tych wyborach jest bardzo dużo procesów właśnie nieświadomych i bardzo duży wpływ czynników, które są poza naszą kontrolą. Bardzo dobrym przykładem jest to, kiedy pytamy na przykład konsumenta, dlaczego wybiera tę, a nie inną markę. Prawie zawsze w odpowiedzi konsument mówi, bo jest najsmaczniejsze, bo najlepiej pierze, bo najszybciej jeździ, po czym na przykład się okazuje, że w testach ślepych konsumenci tych produktów nie rozróżniają, czyli coś innego wpłynęło na ten ich wybór, na przykład wizerunek marki, na przykład to, że ta marka gdzieś miała pewne cechy podobne do cech, które osoba ma, czy takie, których pożąda. I tutaj w tym znaczeniu chciałam po prostu pokazać, że to, co często potocznie się nazywa tym wyborem racjonalnym czy optymalnym, no to jest takie trochę nadużycie, bo te wybory takie są bardzo, bardzo rzadko. Posłuchaliśmy lewej strony, to ciekaw jestem, co na to prawa strona. Panowie, może panie Miłoszu, tak? Panie Miłoszu, ciekaw jestem, pan dokonuje racjonalnych, świadomych wyborów, czy może też czasami wpada pan w pułapkę wyboru? To już było niezręcznie, jakbym powiedział, że zawsze dokonuje po tym, co zostało powiedziane. Natomiast faktem jest, że zgadzam się z tym, że my tę racjonalność zdecydowanie przeceniamy. Znaczy, ani też prawdę prosiłbym będzie, tylko troszkę bliżej. W 100% nie mamy do niej dostępu, więc też ciężko ocenić. Natomiast a propos tych na przykład tych testów produktowych, to jest w ogóle śmieszna sprawa, bo nie wiem, czy mogę wymieniać nazwy produktu, ale są takie dwa brązowe, gazowane napoje, co psują zęby. I dzieci je lubią. Wiecie państwo, jakie one są. Jeden się nazywa podobnie jak drugi. Przynajmniej kiedyś się nazywał, teraz już się odróżnił. Jeden z Mikołajem jeździ po całym świecie, przed gwiazdką zawsze. Więc kiedyś zrobiono takie ciekawe badanie, że, bo oczywiście jeden z tych napojów na P jest zdecydowanie smaczniejszy w testach, bo jest słodszy. Jak się komuś daje do spróbowania na raz, to on bardziej smakuje, ale pomimo tego ten drugi, który jest bardziej czerwony niż niebieski, na metce przynajmniej, jest kupowany chętniej.
I otóż zaangażowano do badań taką grupę osób, która ma kłopot w ogóle z rozpoznawaniem marek, ponieważ oni mają kłopot z rozpoznawaniem w ogóle czegokolwiek, twarzy, marek, czegokolwiek. Oni do takich rzeczy wizualnych mało uwagi przyjmują. Jest to jakieś upośledzenie mózgu. I okazało się, że oni zdecydowanie wolą ten jednak ten niebieski. W związku z tym marketingowcy zaraz to z przyjemnością wzięli pod swoje skrzydła i powiedzieli, że sukces tego produktu czerwonego jest ewidentnie sukcesem kampanijnym. Znaczy ludzie myślą o tym produkcie, że on jakiś jest i dlatego go kupują, a nie jest to jakiś taki wybór poparty tym, że faktycznie porównywałem oba, raz piłem ten, raz ten z całą rodziną, próba ślepa i taka i owaka i reprezentatywna i wyszło nam, że jednak. Więc tak trochę działa. Z drugiej strony, jeszcze być może, jeśli można, dołożyłbym do tego wszystkiego, że my większość czasu nawet nie podejmujemy, nie spędzamy nad tym, żeby wybrać, co nam pasuje bardziej, tylko się zastanawiamy w ogóle, jakie kryteria przyjąć. To jest dopiero robota, bo jak już wiemy, jakie kryteria przyjąć, to jak cię mogę. Ale co jest w ogóle ważniejsze w tym momencie? Bo mogę na przykład pojechać na wakacje tanio, albo żona przyjdzie i powie, że jej obiecałem w zeszłym roku. Tak? To są dwa różne kryteria. I teraz albo będę z takim Miłoszem Brzezińskim bardzo oszczędnym, albo będę kochającym małżonkiem, tak? A wiadomo, że kobieta ceni to, co tam mężczyzna z trudem zdobędzie i się z nią podzieli. W związku z tym będzie też na to czekała. I teraz ten mój wybór jest racjonalny kiedy? No oczywiście z mojej męskiej perspektywy, jak pojadę tam, gdzie żona chciała, to jest oczywiste. Długoterminowo bardziej na tym korzystam. Ale też chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że jest taka teoria, która mówi, że mózg nie jest jednym spójnym układem, tylko jest taką serią układów, które cały czas walczą o naszą uwagę. I one są różne. Raz to jest taki Miłosz mąż, raz to jest taka aplikacja pod tytułem Miłosz, który oszczędza, raz to jest Miłosz ojciec i tak dalej. I one tak są wyrzucane na pulpit w różnych regularnościach. Ja mogę podjąć za pomocą jakichś kryteriów jedną decyzję, a już później będę w innym stanie, mówiąc bardzo kolokwialnie, ale myślę, że dość tak gdzieś tam się zawieram w celności, będę w innym stanie i to już mi się wydaje, że to nie był dobry pomysł. I my tak na tym korzystamy, między innymi, na przykład korzystają marketingowcy, jak produkując kampanie sklepowe. Znaczy oni albo klientów w ten stan wprowadzają, albo statystycznie patrzą, w jakim oni tam przychodzą. I faktycznie dla kogoś, kto potem patrzy na nich z fotela, to w ogóle nie ma pojęcia, jak to się stało, tak? Ale nie widział tego wszystkiego, co tam się dzieje z ich głową wcześniej. A kiedyś pamiętam to już trochę z moralności, ale zapytałem jednego pana prezesa, czy on jest uczciwy i w ramach swojej pracy biznesowej i on od razu odpowiedział, w zasadzie mu dużo czasu nie zajęło i to było dla mnie zaskakujące, bo w zasadzie ćwierć sekundy później usłyszałem, wobec kogo? I ja sobie pomyślałem, że on być może ma po prostu taki suwak, tak? I on tym jeździ, że według jednych ludzi jest uczciwy, a według drugich nie. Tak samo jak ja, jak idę z córką na spacer, to jestem bardzo opiekuńczy, poważny i wyjaśniający, a jak idę z chłopakami, to wręcz przeciwnie, tak? Ani opiekuńczy, ani poważny, ani tam specjalnie żaden inny. Więc po prostu ten mózg chętnie sobie tak pływa pomiędzy różnymi aplikacjami i wtedy te decyzje różnie podejmuje. I myślę, że ta książka, o której rozmawiamy, też trochę o tym jest. Ona o tym jest, że jest trudno nam podjąć decyzję, bo czasami nie wiemy, co jest ważne po prostu. A pan, panie doktorze, co pan sądzi na temat wyboru? Czy wybór, podobnie jak strach, może mieć wielkie oczy? Czy możemy bać się wyboru? Czy jest trochę tak, jak pisze Barry Schwartz w książce Paradoks wyboru, czy jest faktycznie trochę tak, że wybór no, nie zawsze daje szczęście, nie zawsze może nam przynieść to dobro? Miejsce, w którym jesteśmy w życiu, jest efektem naszych wyborów i poziom naszego szczęścia też musi zależeć od wyborów, których dokonywaliśmy. Wstajemy rano i podejmujemy decyzje. Non-stop podejmujemy decyzje. Ja chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, że trudno wrzucać wszystkie wybory do jednego worka. Są wybory przez wielkie W i przez małe W. Zdecydowanie innym wyborem jest decyzja życiowo doniosła, czy zmienić kraj zamieszkania, zmienić płeć, czy na przykład zdecydować się na życie zakonne, czy zmienić miejsce pracy, odejść na przykład z korporacji, na którą się cały czas psiocze, a jednak mimo wszystko daje ona jakąś sferę komfortu i coś tam w niej trzyma. I w takich sytuacjach wybór może być koszmarem, ponieważ dostrzegamy ryzyko, dostrzegamy przed sobą przestrzeń, która jest dla nas nieznana. Zauważamy różnego typu zasoby, które będziemy musieli uruchomić, nowe kontakty i tak dalej, i tak dalej. I to jest zdecydowanie inna sytuacja niż wybór na przykład szczoteczki do zębów, co z punktu widzenia korporacji, która sprzedaje te szczoteczki, jest bardzo istotne, ale jednak jest to inny wybór o innym charakterze. I w jednych sytuacjach wybory są sytuacjami bardzo, bardzo stresującymi. Dostrzegamy tam nie tylko szanse, ale to, co możemy stracić.
dla niektórych ludzi wybory są sytuacją zadaniową po prostu. Ja znam jednego profesora, który opowiadał mi o tym, jak wybrał swoją małżonkę i powiedział, że po prostu wyodrębnił sobie istotne wymiary, policzył średnią ważoną, krótko mówiąc, i od tej pory nigdy nie rozważał, tak przynajmniej deklaruje, czy to był dobry wybór, czy nie. Klamka zapadła, jest wszystko okej. W końcu istotne jest to, jaką mamy motywację, czy bardziej jakby motywowani jesteśmy na przykład lękiem przed porażką i dokonując jakiejś decyzji, wybierając drogę, myślimy o tym, co moglibyśmy stracić, czyli chcemy uniknąć niekorzystnej, niekomfortowej sytuacji, czy też raczej kierujemy się taką nadzieją na sukces i staramy się dostrzegać coś fajnego w tym naszym wyborze. A więc w tej samej sytuacji decyzyjnej dwie osoby mogą zupełnie inaczej przeżywać ją, ponieważ kompletnie inne znaczenie psychologiczne ta sytuacja będzie dla nich miała. I trudno tutaj mówić o jakichś takich zasadach uniwersalnych. Często są to sprawy jednostkowe i mogą być bardzo dla nas zaskakujące, że na przykład decyzja o zmianie kraju zamieszkania dla kogoś była bardzo oczywista, a ktoś inny się ciągle waha, czy na przykład kupić do kuchni taki rondelek, czy inny rondelek. Ja chciałbym wrócić na chwilę do tego, co wcześniej pan profesor też mówił, między innymi chodzi o wybory świadome, że raczej rzadko takich wyborów świadomych, przemyślanych dokonujemy. Czyli mogę rozumieć, że my bardziej dokonując jakiegoś wyboru kierujemy się pewnego rodzaju podświadomością, ale czy mimo tego jesteśmy w stanie dokonywać wyborów pewnego określonego schematu? Jak dokonujemy wyborów? Czy wybory mogą mieć pewną strategię, panie profesorze? No naturalnie, zadaniem teorii decyzji, którą między innymi opisuje autor tej książki, to jest opis strategii, czyli sposobów podejmowania decyzji. Tych sposobów jest zidentyfikowanych, jest całkiem dużo. Ja mogę Państwu opowiedzieć, jak ja buty kupuję. Według wyraźnie określonej strategii. Strategia jest taka. Mam dobrze określone cechy, które moje buty muszą spełniać. Muszą być czarne, jak Państwo widzicie, nie sznurowane, bo nie lubię tego robić. Oczywiście pasować do mojej stopy, czyli mieć odpowiedni rozmiar. I czwarta rzecz, no nie mogą przekraczać jakiejś tam zbyt dużej ceny. Nie lubię za dużo na buty wydawać. Idę do sklepu, spotykam takie buty, natychmiast kupuję. Stosuję bardzo dobrze opisaną w literaturze strategię. Ona się nazywa strategią satysfakcji. Opcja, która spełnia wszystkie moje wymagania, jest wybrana i dalej już sobie właśnie nie zawracam głowy, czy to był wybór optymalny, nieoptymalny, jeszcze bym miał tracić czas na wybieranie butów. To najkrótsza odpowiedź. Właśnie, bo tu się pojawia, znaczy tak, nie każdy wybiera buty, ale też myślę, że tu jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, to o czym pan profesor powiedział, to jest taka bardzo, jak się też okazuje po tym, co jest w książce, bardzo dobra strategia satysfakcji, to znaczy taka, znajdujemy coś, co nas satysfakcjonuje, kupujemy, sprawa załatwiona. No ale niestety jest druga grupa ludzi, nie mogę powiedzieć, że to jestem ja, bo ja akurat też należę do tej pierwszej, ale jest druga grupa osób, które mają ogromny problem z podejmowaniem takich decyzji, ponieważ starają się znaleźć najlepszy z możliwych wybór, wariant i zawsze jest taki lęk, może być jeszcze coś lepszego, który blokuje przed ostatecznym podjęciem decyzji. I to jest właśnie taki bardzo ciekawy wątek, który się pojawia tutaj w tej książce i której Barry Schwartz odkrył, zobaczył, zbadał, potem się poświęcił na badaniem różnych zależności, które na to wpływają, ale rzeczywiście ludzie się dzielą na osoby o tych dwóch strategiach podejmowania decyzji. Myśmy parę lat temu z moją doktorantką, która nie wiem, czy tutaj jest, Asią Rudzińską, próbowały zreplikować niektóre badania, właśnie z tych też przetłumaczyłyśmy ten kwestionariusz. Zrobiłyśmy badanie na ogólnej próbie reprezentatywnej Polaków, no i też zobaczyłyśmy, że tak samo jak ci Amerykanie, Polacy też tak się dzielą na takie grupy. I co jest dla mnie osobiście bardzo ciekawym wątkiem, to jest w książce i to się potwierdziło w naszych badaniach, że kiedy się popatrzy na poczucie szczęścia,
czy zadowolenia z życia, czy satysfakcji z życia, to się nagle okazuje, że te dwie grupy różnią się między sobą. Czyli to nie jest tylko kwestia samego sposobu podejmowania decyzji, ale to ma duże konsekwencje dla pewnej satysfakcji z funkcjonowania w życiu. Okazuje się, że ci drudzy tak zwani maksymaliści są grupą, która często cierpi z tego powodu, że ma taką strategię, czy może w konsekwencji tej strategii gdzieś tam jakoś cierpi. Może to wynikać z tego, że na przykład zawsze jest takie uczucie niedosytu, że może jednak ta decyzja, którą podjąłem, nie jest najlepsza. Bardzo się z tym wiąże też wzbudzany często taki dysonans postdecyzyjny, że ojejku, może jednak tamto było lepsze. Widzę, że pan profesor chciałby też... Jeżeli pan redaktor pozwoli, to ja przytoczę przykład z tej książki, który także dokładnie w tej samej postaci mnie kiedyś dotknął i nawet w tym samym miejscu. On tam opowiada, jak pojechał kiedyś do Paryża z żoną, no i oczywiście musieli pójść na kolację do jakiejś dobrej restauracji. Otóż mnie to też kiedyś spotkało. Poszliśmy do dzielnicy łacińskiej, gdzie jest restauracja przy restauracji. Zajrzeliśmy do pierwszej, wyglądała całkiem dobrze. No ale jak wejść do pierwszej restauracji? Trzeba zobaczyć, a co jest w drugiej. I tak przeszliśmy do drugiej, do trzeciej i ciągle coś ciekawego się pokazywało, ale od pewnego czasu zacząłem się czuć coraz gorzej, bo widziałem, że każda z tych restauracji ma jakieś swoje zalety, których tych samych nie ma ta druga. I rzeczywiście poczułem się tak, jak on pisze. Jak za dużo wyborów, możemy się czuć mniej szczęśliwi, co tu pani profesor powiedziała. Satysfakcjonaliści i maksymaliści, o tych dwóch postawach pisze Barry Schwartz. Ja ciekaw jestem, jak to jest z panami. Czy panowie również dokonują swoich wyborów wedle któregoś z tych schematów, wedle którejś z tych strategii? Jak to u panów wygląda? Panie doktorze. Ja stosuję strategię satysfakcji. Podobnie. Przyznaję się. Może to jest jedna z podstaw mojego optymizmu i takiej radości życiowej, bo ja sobie zawsze myślę tak, jeżeli dokonam złego wyboru, to ja zmienię wybór i wybiorę coś innego następnym razem. Natomiast bliskie mi osoby stosują drugą strategię i przyglądam im się badawczo i im współczuję. Jedna z moich znajomych próbowała wybrać notebook. To nieważne, co wybiera, X i Y, zawsze wygląda to tak samo. Zrobiła dokładnie szczegółowe badania w internecie, analizując cechy, o których wcześniej w ogóle nie wiedziała, nie zdawała sobie sprawy, że one istnieją. Można powiedzieć, że stała się ekspertem w pewnym momencie od budowy tych urządzeń, ich sposobu funkcjonowania. Mało tego, byłem świadkiem tego, jak konsultowała ze specjalistami i w pewnym momencie ja nie rozumiałem w ogóle, o czym ona mówi. Widziałem tylko, że po prostu porozumiewawczo patrzą na siebie i potakują, więc dobrze, że się rozumieli i nie wybrała żadnego, ponieważ w momencie, kiedy się zdecydowała, okazało się, że ten, na który się zdecydowała, właśnie wycofano z produkcji i po prostu klapa i proces rozpoczyna się od nowa. Inna moja znajoma od zawsze wybiera i właśnie nie wie, czy dom, czy ziemię. Kiedy już ma jakiś dom, pojawia się drugi, no i są dylematy. Kiedy pojawia się ziemia, znowu są dylematy i nadal mieszka w swoim mieszkaniu w bloku. To, co mnie szczególnie urzekło w narracji Barry'ego Schwartza, taki drobniutki paragrafik, w którym on wskazuje, że każdy z nas może stosować jedną i drugą strategię, w zależności od sytuacji, w której jest i w zależności od typu wyboru. Krótko mówiąc, od tego, jak bardzo ważna jest to sprawa, która nas dotyczy. A zatem można by mówić o czymś, co ja bym określił mianem grawitacja, czyli mamy jakąś tendencję właśnie do preferowania jednej ze strategii, ale w życiu każdego z nas można by pokazać sytuację, w której zachowywaliśmy się dokładnie w odwrotny sposób. Jesteśmy, można powiedzieć, bardziej wyspecjalizowani w jednej strategii, tej, która daje nam więcej radości, albo pozwala nam uniknąć trudności, ponieważ nie wiadomo,
czy nie stosujemy strategii satysfakcji, żeby unikać tego żalu postdecyzyjnego i tych skrupułów ciągłych. Tylko ja bym się jeszcze tutaj się wtrącę od razu, bo ja bym się tak nie do końca zgodziła, że znaczy tak, po pierwsze na pewno jest tak, że mamy ten jeden albo drugi rys silniejszy i to jest taka różnica indywidualna, ale że to, czy przeskakujemy na jedną albo drugą rzecz, że to zależy tylko od tego, czy to jest trudna decyzja, czy nie. Dlatego, że taki prawdziwy ten, ta osoba, która stosuje tę strategię satysfakcji, jest w stanie w ten sposób wybrać dom bez żadnego problemu, a taki typowy maksymalista może się zastanawiać nad naprawdę drobnymi rzeczami i dla innego nieistotnymi. Więc to nie tylko to powoduje. Myślę, że tutaj ten przykład z restauracją to był przykład sytuacyjny. Można, on mi brzmiał trochę tak, jak można było się czasami wpędzić niechcący w taką pułapkę, w taki cykl właśnie niemożliwości podjęcia decyzji. Czyli można powiedzieć, że tutaj jakby kwestia podejmowania wyboru, no faktycznie mamy tu pewne przygotowane pułapki, bo mamy, możemy być trochę przytłoczeni pewnego rodzaju możliwościami z jednej strony. Z drugiej strony zawsze możemy mieć takie poczucie straty, że mogliśmy dokonać innego wyboru, że żałujemy, że nie możemy tego cofnąć. Panie Miłoszu, pan by się bardziej po której stronie czuł? Maksymalistów czy satysfakcjonalistów? Mnie znaczy zdecydowanie wystarczający wybór, wystarczająco dobry. Ja w ogóle uważam, że rzeczy są już wystarczająco dobre i nie za specjalnie nawet jest sens czasem wybierać, bo wszędzie jest wystarczająco dobrze. Ostatnio kupowałem monitor i pan mi powiedział, że jeden się odświeża o 0,2 sekundy szybciej niż drugi. To zapytałem go, kiedy to widać. Nie wymyślił, ale to była pewnie kwestia tego, że nie miał dobrego przykładu w głowie. Natomiast mnie jest wszystko jedno po prostu w tym kontekście. Ja chciałem powiedzieć w tym, a propos tego, żeby, bo ja pracuję z ludźmi w praktyce bardzo i chciałem, czy ja mam takie myślenie, że życie mózgu jest bardzo ciężkie, jak mawiał Antoni Piechniczek. On ma w ogóle strasznie ciężko w życiu, bo ja czasem z nim empatyzuję i wyobrażam sobie, że on całe życie spędza w takim ciemnym i w mokrym i w ciasnym. On w ogóle nie widzi, co się dzieje na zewnątrz. Ma olbrzymią moc obliczeniową tam w środku i jakieś resztki impulsów elektrycznych, które do niego docierają. Przy czym jeszcze ma bardzo mały zakres uwagi. Nie wiem, czy państwo wiecie, zróbmy taki eksperyment na prędce, że większość osób, które ma zegarki wskazówkowe, nie wie, czy tam są rzymskie, czy arabskie cyfry. A sprawdźcie państwo, który macie, jakie macie. Sprawdziliście? Wiecie. A kto z państwa, który sprawdził przy okazji, teraz proszę tak naprawdę powiedzieć, przy okazji wie, która jest godzina, jak już sprawdził. Właśnie, to jest ten kłopot. Znaczy nam się wydaje, że ten mózg tak fajnie liczy wszystko i tak dalej. On ma naprawdę strasznie duży kłopot, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać. I tak samo jest z podejmowaniem decyzji. Jemu wewnętrznie nie przeszkadza przez to, że on jest niespójny. Jemu przeszkadza, że ktoś to widzi. To jest irytujące. Tak? Mógłbym też państwa zapytać, kto uważa, że wolno kraść. No, tam pewnie parę osób może podniosło rękę po cichu, ale tak nie. A ile osób ma w domu MP3? To nie, jakby nie przeszkadza, nie? Jakby nie szkodzi. Albo we wrześniu tam można wziąć długopis, bo firmowe to niczyje, a dziecko idzie do szkoły. Tak, to też takie rzeczy mu nie szkodzą. Nam przeszkadza, że ktoś to widzi, więc my jakby się nie uczymy spójności w pewnym sensie tak dla siebie, tylko żeby się poruszać poniżej radarów przeciwnika. To jest dla nas istotne w takim codziennym życiu. I przez to, że on tak sobie siedzi w tym ciemnym i w mokrym, to ten mózg próbuje sobie tworzyć jakieś reprezentacje rzeczywistości w środku tam u siebie, w tym ciemnym bunkrze, tam jak Führer 30 metrów pod ziemią. I jak się za długo zastanawiamy, to już jest dawno nieprawda po prostu. Tak jak z tym laptopem, którego już nie produkują. Już po prostu nie ma. Albo chcemy się zastanowić, czy kupić żonie obrączkę, nie, to żonie to nie, ale czy kupić pierścionek, czy kwiaty, a jej już dawno nie ma. Tak? Myśmy się tak długo zastanawiali, jak jej to powiedzieć, że już nie ma. W związku z tym biznesowo na przykład, pomijając wszystkie modele decyzyjne, które są tam bardzo skwapliwie używane, bo ludzie też lubią tą swoją odpowiedzialność troszeczkę oddać na kogoś innego, to często używany jest taki model, że sobie po prostu jest model, który ogranicza czas. Czyli się mówi na przykład tak, to jest taka decyzja, że ja przez 4 dni się podowiaduję. Nie będę, tyle ile mogę, nie będę ani pół środków, ani ćwierć środków, ani pół decyzji żadnych, ani jak mi ktoś zapyta, czy masz jakieś preferencje, nic mu nie będę mówił. Tylko po 4 dniach po prostu wymyślę najlepszą decyzję, jaką mam po 4 dniach. I po 4 dniach kupię to, co trzeba. A jeżeli to jest poważniejsza decyzja, po 2 tygodnie, ale nic jakoś specjalnie długiego. Niektórzy ludzie jeszcze, żeby to udoskonalić, co podobno znajduje lepsze odzwierciedlenia, dają sobie jakieś wolne od myślenia. Ale większość czasu i tak ma tak mało szans, żeby poszukać w ramach takiego codziennego dnia pracy, że to nie jest potrzebne. Po prostu sobie dają jakiś czas na zastanowienie i potem najlepsza decyzja, którą mam teraz, to po prostu już tak będzie. I to jest taki sposób, na przykład, który ja lubię.
bo na początku oceniam, na ile to jest dni decyzja do zbierania danych. Jak nic nie wiem, to na więcej. Jak mało, jak trochę już wiem, to na mniej. Zauważyłem, że przy tych dwóch strategiach my najczęściej mówimy o dokonywaniu wyborów w przypadku rzeczy, w przypadku jakichś dóbr konsumpcyjnych. Ale ciekaw jestem, czy Państwa zdaniem w przypadku maksymalistów, czy osób kierujących się bardziej wewnętrzną satysfakcją, te strategie można stosować wyłącznie w przypadku dóbr konsumpcyjnych, w przypadku tego, co nas kusi na półkach sklepowych, czy to również dotyczy życiowych decyzji, pewnych wyborów dalekosiężnych, związanych z tym, za kogo wyjdę, co będę studiował, gdzie zamieszkam. Jak to wygląda, panie doktorze? Ja mówiłem tak, 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 ale Barry Schwartz chyba bodajże w pierwszym rozdziale pokazuje, zarysowuje przestrzeń wyborów naszych. I on się oczywiście nie koncentruje wyłącznie na wyborach konsumenckich, aczkolwiek dane z badań głównie dotyczą właśnie tej sfery. Pokazuje, że musimy wybierać na przykład edukację, musimy w jakiś sposób zadbać o swoją emeryturę, wybieramy miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej. I teraz problemy decyzyjne ujawniają się w każdej z tych sfer, bo i to właśnie ma to pewien związek z liczbą alternatyw, ale przecież w niektórych sytuacjach można mówić o pewnych konfliktach dotyczących no, jednej opcji, kiedy ona ma w sobie na przykład walor i przyciągający, i odpychający, na przykład wyjazd za granicę. Można wtedy mówić, że ktoś ma dylemat, wyjechać czy zostać. Opcji zbyt wielu tak naprawdę nie ma, a jednak może żyć w takiej huśtawce, bo jak stwierdzono, im bliżej jesteśmy takiego celu, wtedy te elementy negatywne wychodzą na wierzch i minusy, a im bardziej się oddalamy od decyzji, wtedy widzimy plusy. I to może dotyczyć dowolnej sfery naszego życia, tego jaki zawód wybieramy, czy zmieniamy pracę, czy na przykład wyjedziemy w jakieś miejsce na wakacje, w którym na przykład nie byliśmy do tej pory, z kim pojedziemy i tak dalej. A czy to nie jest też troszkę tak, że my nie możemy odsuwać tych wyborów, że my jesteśmy skazani na ciągłe dokonywanie decyzji, czy to życiowych, czy to bardzo prostych podczas zakupów rano w sklepie? Czy to nie jest jakby rzecz, która jest nam narzucona, że my musimy być decyzyjni, że zdecyduj się, tak? Bo narzucamy ci taką postawę, że musisz podjąć zdecydowany wybór. Znaczy, oczywiście, że tak. Żyjemy w czasach, w których promuje się osoby, które wiedzą, czego chcą w życiu, potrafią wytyczyć swoją ścieżkę kariery, jeżeli nie one, to w odpowiednich departamentach osoby to czynią, a więc promowane są osoby zdecydowane, pewne siebie, można powiedzieć zdeterminowane do tego, żeby osiągać sukcesy. Ale wybory dokonujemy non-stop. Ja w tym momencie musiałem dokonać wyboru, jakich przykładów użyć, w jaki sposób odpowiedzieć i mogę dokonać na przykład takiego wyboru, czy mówić dalej, czy też nie przekazać mikrofonu innej osobie. Na przykład panu Miłoszowi. Ja już mówiłem. Pan Miłosz już nie chce. Wobec tego tak zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą, mianowicie, czy to nie jest tak, że te wybory, które w pewnym sensie już nas nieco przytłaczają, czy one i tak już same w sobie na początku nie są w pewien sposób ograniczone? Czy to nie jest tak, że pewne wybory zostały dokonane za nas, dokonane przez producentów, dokonane przez speców od reklamy, dokonane przez polityków, dokonane przez różne podmioty, które znajdują się wokół nas, że my wybierając i tak mamy tylko ten niewielki wycinek tych wszelkich możliwości? Panie profesor. To ja powiem tak, ja oczywiście od razu tutaj się skrzywiłam, dlatego zostałam pewnie wybrana do tej odpowiedzi, bo ja zawsze bronię, znaczy mówię, że to nie jest tak, że producenci ograniczają nasz wybór, że nam coś narzucają. Człowiek cały czas ma możliwość podejmowania decyzji. I to jest taka pierwsza rzecz, znaczy zdecydowanie tak jest i tak dokonuje tych wyborów, nawet jeżeli one są automatyczne, nawet jeżeli kieruje się często pewnymi nieświadomymi wskaźnikami, to jednak dokonuje tych wyborów. Ale tutaj bym nawiązała do innej rzeczy, bardzo ważnej i o czym też Barry Schwartz pisał, bo jedna rzecz to była ten podział na maksymalistów i satysfakcjonalistów, ale druga rzecz bardzo ciekawa, to on zwrócił uwagę na to, że jeżeli człowiek, niezależnie czy to jest wybór czegoś wielkiego, życiowego, mieszkania na przykład, czy to jest wybór czegoś malutkiego, dżemu na półce,
Polsce, to okazuje się, co on znalazł coś, co jest takie nieintuicyjne, że wcale nie jest tak, że jak człowiek ma więcej możliwości, to mu łatwiej ten wybór przyjdzie. Właściwie nawet więcej tych badań robiła Iyengar później i to były naprawdę fascynujące badania. Takie najprostsze wyglądały w ten sposób, że w zaaranżowanym sklepie postawiono, już nie pamiętam, 3 dżemy w jednym warunku, a w drugim 15. I okazało się, że tam, gdzie były tylko 3, to ludzie chętniej i łatwiej potem wybierali coś i w ogóle dokonywali zakupu, a kiedy było ich dużo, to rezygnowali. I w tym momencie chciałam powiedzieć jeden komentarz, który już wykracza poza książkę, bo to jest pewna obserwacja, która dla mnie jest fantastyczna, bo właśnie jest taka nieintuicyjna. A teraz popatrzmy, co się dzieje na rynku. Jesteśmy zasypywani coraz większą liczbą produktów. W najróżniejszych firmach są działy tak zwane NPD, New Product Development, gdzie siedzą ludzie, są wydawane setki tysięcy, miliony dolarów na to, żeby wymyślić kolejną zieloną zakrętkę na kolejnej butelce, która ma być kolejną opcją wprowadzoną na rynek. Więc mamy tutaj taki konflikt. Ma być to po to, żeby więcej sprzedać, a tak naprawdę utrudnia to nasze wybory. I jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Każdy marketingowiec, który pracował nad wprowadzaniem kolejnych produktów na rynek, wie o tym, że wprowadzanie tych kolejnych wariantów wcale nie zwiększa sprzedaży o te warianty, bo i tak ludzie się fiksują na 2-3 smakach, 2-3 kolorach. Najwięcej ludzi i tak ma samochody, już nie pamiętam, chyba czarne, białe, tam jeszcze jakieś, czerwone może, ale nie więcej. Najwięcej ludzi je dżem truskawkowy i wiśniowy, 80% dżemów. Najwięcej napojów, soków to są soki pomarańczowe, ale zobaczmy, na półkach jest pełno. I co się okazuje? Dlaczego te produkty są wprowadzane? To nie chodzi o to, żeby nam ułatwić wybór albo utrudnić, co mógłby sugerować Schwartz, tylko po to, żeby tworzyć wizerunek produktu innowacyjnego. I to jest, myślę, że bardzo ciekawa rzecz. To wprowadzanie kolejnych produktów na rynek w niewielkim stopniu ma w ogóle związek z wyborami konsumenckimi, a jest bardziej strategią wizerunkową firm. Właśnie mówi Pani tutaj w kontekście jakby stricte firmy, a jak to jest z nami? Czy my faktycznie potrzebujemy aż tak wielu wyborów? Czy potrzebujemy tak wielu rzeczy? Czy możemy sami sobie wprowadzać pewne ograniczenia? Chcieć mniej po prostu? A to już wielkie filozoficzne pytanie. Myślę, że możemy sobie pewnie na jakieś inne spotkanie ten temat odsunąć, dlatego że jedni chcą się ograniczać, inni nie chcą. Jedni... No mamy te trendy w tej chwili takie minimalistyczne, odrzucania nadmiaru produktów, więc to jest tak. Natomiast zapytał Pan, no, czy to jest dobrze mieć ten większy wybór. No widać właśnie z tej książki, że nie zawsze, ale też nie dla każdego. Bo z drugiej strony, znaczy tak, po pierwsze, ten za duży wybór powoduje pewien rodzaj paraliżu w podjęciu decyzji, może powodować, ale z drugiej strony, jak wrócimy do początku naszej dyskusji, czyli tych dwóch typów ludzi, to na pewno dużo bardziej będzie przeszkadzał maksymalistowi, bo on musi te wszystkie rzeczy przeanalizować, musi spróbować. Natomiast jeżeli ktoś ma tę strategię satysfakcji, to nie będzie go to aż prawdopodobnie tak bardzo paraliżowało. Pan profesor coś chce dodać? Chciałbym wejść w ten temat, zwłaszcza, że tytuł tej książki, Paradoks wyboru, to jest rzeczywiście teza cokolwiek paradoksalna, ta, o której zaczęliśmy mówić. A autor twierdzi, że więcej wyborów to gorzej. Pewnie nie tak dużo osób na tej sali jest, które jeszcze dobrze pamiętają zakupy w PRL-u. Ja to dobrze pamiętam. Można powiedzieć, no to idealnie było, jak wchodziło się do sklepu i był jeden rodzaj seru, to już wszyscy byli bardzo szczęśliwi, czy jeden rodzaj wędliny, natychmiast się kupowało bez żadnego wysiłku. No jednak... Myślę, że niewiele osób powiedziałoby, że to jest ten idealny stan. Zminimalizować liczbę wyborów. Tak na pewno nie jest. Wolę jednak, jak jest większy wybór w sklepie i więcej restauracji, niż kiedy jest mniej. Ale autor zwraca uwagę na to, że jest gdzieś granica. Jeżeli będziemy to, i o tym rzeczywiście chyba pani profesor mówił, jeżeli to będziemy rozwijać i rozwijać, to w końcu no, zatkamy się. Wiele lat temu otrzymał Nagrodę Nobla pewien uczony, ekonomista i psycholog zarazem, Herbert Simon się nazywał.
on dostał Nagrodę Nobla za dosyć proste spostrzeżenie. On powiedział, ludzie mają ograniczoną zdolność odbierania i przetwarzania informacji. Nazwał to ograniczoną racjonalnością. Więc jeżeli nam na przykład, o drzemach była mowa, zobaczcie Państwo, ile tam jest napisane na takiej etykietce na słoiku z drzemem. Ile witamin, ile czego. Któż by to kiedykolwiek czytał? Podobnie jak, przyznam się Państwu, staram się ograniczać czytanie wszelkich instrukcji do urządzeń, które zdarza mi się kupować. To jest strata czasu, to jest coś niewyobrażalnego. Otóż my nie, można powiedzieć, nie po to zostaliśmy stworzeni, żeby tylko czytać i zbierać wszystkie sygnały z otoczenia, ponieważ zatkamy się, to niewątpliwie. Więc wobec tego ta idea, że nadmiar wyboru to nie jest rzecz, która nam przynosi szczęście, jest jak najbardziej trafna, tylko oczywiście jest w tym też pewien paradoks. Autor jest tego świadom i nazywa to celowo paradoksem wyboru. To jak wobec tego racjonalnie kierować się przy dokonywaniu swoich wyborów? Skoro wspomnieliśmy wcześniej, że z reguły raczej nie dokonujemy naszych wyborów świadomie, no to jak wpływać na to, by te wybory były racjonalne? Czy panowie mają jakiś pomysł, panie Miłoszu? Chciałbym się odnieść jeszcze do tego, co było wcześniej, ok? No dobrze. Taki wybór? Dzięki. Chciałem powiedzieć a propos tych produktów i unowocześnianiu ich, to jest bardzo ciekawy efekt, na przykład widoczny w proszkach do prania, bo proszki do prania są coraz nowocześniejsze. Tam nie ma nowych proszków, tylko tam jest wizir z mikroglobulkami THC-15, które coś tam, jak on już się trochę przejrzał, to jest znowu wizir, tylko teraz z mikrosłomkami i z torebeczką, więc to jest jakby ten sam wizir, tylko lepszy niż poprzednio. Żeby już nie mnożyć tych wizirów, ponieważ to, jak zresztą pani profesor powiedziała, niewiele zmieni, tylko się po prostu dokłada do takich produktów, one trochę inaczej wyglądają jak poprzednio, są po prostu, biel jest jeszcze bielsza. To nie jest tak, że teraz modny będzie niebieski, tylko jest bielsza biel niż do tej pory, a potem ona jeszcze, choć wydaje się to nieprawdopodobne, jeszcze bielsza w następnym proszku, tak? I tak w ten sposób końca nie widać. Jest jedna rzecz, aha, jeszcze chciałem o tych wyborach dodać, że ten autor porusza jedną kwestię, która jest bardzo fajna, która tutaj jeszcze nie padła, o tym, jaka jest atrybucja wtedy, kiedy wybór jest za duży i za mały i dlaczego on między innymi uważa, że dlatego jesteśmy tacy smutni trochę, bo on uważa, że jak wybór jest za duży albo duży bardzo i my tak chodzimy i wybieramy i w końcu coś wybierzemy, to potem się zastanawiamy, może mogłem lepiej wybrać, może nie mogłem. Ale tutaj ta atrybucja jest jasna, znaczy to ja mogłem coś zrobić, albo nie. Ale jak były dwie pary dżinsów, albo trzy pary majtek, i jedne średnio pasują, drugie średnio pasują i trzecie średnio pasują, i wybiorę te, co średnio pasują, to myślę, no może nie najlepsze, ale lepszych nie było. Po prostu. Więc to nie jest moja wina, że ja takie wybrałem, tylko po prostu lepszych nie było. Więc ja się czuję całkiem fair, nie? Nie jest moja sprawa. I to też jest dla niego istotne. On mówi, że jak był mniejszy wybór, to ludzie mniejszą presję czuli na sobie i takiego ciągłego mielenia tych myśli, czy to już finalny wybór podjąłem, czy można było coś lepiej zrobić. Natomiast jest jedna rzecz, żebyśmy nie zapomnieli, bo w ogóle ta książka powstała w kontekście tego, że w kontekście takiego amerykańskiego myślenia, że wybór jest synonimem wolności, że nie można obywatelom zabierać możliwości wyboru. I im więcej, tym lepiej. Gdyż im więcej wyboru, to im więcej wolności. I to go tak trochę tknęło, żeby pokazać, że że poza pewną granicą to już zaczyna być kłopotliwe bardzo i męczące. I akurat w kontekście Amerykanów jest ta książka dla mnie bardzo zaskakująca. Dlatego, może nie tylko Amerykanów, ale dlatego, że jak mam na przykład okazję przeglądać i oglądać czasem wiadomości amerykańskie, na przykład na takich stacjach jak Fox News czy innych, to tam jest wszystko strasznie proste. Tam jest tak wszystko proste, że to ja już wiem, że życie takie nie jest. Jest takie, dobrzy są i źli są. Źli napadli dobrych, dobrze ich pobili, potem ich jeszcze raz pobili i tamci zrozumieli. Był ktoś niedobry, skazali go, dobrzy uciekli. To było niezdrowe, to ich pogonili, zdrowe wprowadzili i zadziałało. Życie nie jest takie, po prostu ono takie jakby fabrycznie takie nie jest. Więc z jednej strony oczywiście fajnie, bo mózg strasznie lubi nie męczyć się jak nie ma potrzeby. On ma duży szacunek dla własnej energii i dla kalorii. I z przyjemnością przysyła wszystko tam, żeby się nad rzeczami nie zastanawiać.
ale też nie uważam, że warto w taką paranoję popadać, żeby zostawiać tylko takie właśnie sobie wybory w kwestiach istotnych, żeby szukać jak najprostszej metody, tak? Że na przykład szukanie żony, co akurat. Proponuję może teraz oddać głos internautom, bo przypomnę, że naszą debatę również można śledzić za pośrednictwem strony wiedza.pwn.pl. I Paweł napisał do nas, czy spontaniczny wybór kosztuje nas mniej, czy racjonalny? Panie doktorze, może pan byłby w stanie odpowiedzieć panu? Pytanie o rozróżnienie wyboru spontanicznego i racjonalnego. Bo to jest... Który kosztuje nas mniej? To zależy. Bo chodzi, rozumiem, że pytanie jest o energię, którą inwestujemy i którą zużywamy na dokonanie danej decyzji. I rzeczywiście w momencie, kiedy podejmujemy spontanicznie decyzję, sam akt decyzyjny może nas wiele nie kosztować. Możemy się jakąś heurystyką kierować, na przykład wybieramy to, co znamy. Natomiast potem możemy dostrzegać na przykład, co inni wybrali, analizować, mogą do nas docierać informacje o tym, jakie są dostępne alternatywy i może się w nas jakiś taki rodzaj żalu tworzyć. Opowiadali mi o takiej sytuacji ludzie, którzy wyjeżdżali do krajów arabskich i tak bardzo się cieszyli z tego, że udało im się wytargować bardzo dobrą cenę za jakąś rzecz, która potem, nie wiem, jest pamiątką z podróży. I bardzo tacy byli zachwyceni, że udało się zejść z ceną tam o 50-60%. I stałym elementem tej opowieści jest to, że po tym jak kupili, zauważali ten sam przedmiot w innym punkcie o wiele taniej niż oni kupili. No i wtedy jakby energia psychiczna, która się pojawia, którą się zużywa w takiej sytuacji na analizowanie, czy dobrze zrobiłem, czy źle zrobiłem, jakaś ta radość z negocjacji nagle mija. Wybory racjonalne, to znaczy wybory, w których szukamy racji, niewątpliwie są, wymagają od nas wysiłku. Przypomina mi się sytuacja, kiedy pracowałem z producentem aut ciężarowych. To są narzędzia pracy, które firmy transportowe wykorzystują do tego, żeby pozyskiwać klientów i zarabiać pieniądze. I pamiętam, moderowałem spotkania z tak zwanymi niezadowolonymi klientami. Na pytanie, z czego są niezadowoleni, oni mówili, że no właśnie oni są osobami, które muszą liczyć. Każdą złotówkę oglądają z tej i z tamtej strony i ich każda decyzja dotycząca zakupu czy części jakichś akcesoriów jest okupiona różnego typu obciążeniami. I może na przykład dostrzegają, że na rynku dana część zamienna może być tańsza 10 razy albo i więcej. W trakcie jednego ze spotkań klient przyniósł taką część i powiedział, słuchajcie, ja byłem nawet w tej fabryce, w której te części produkują, to pytałem się, wy sprzedajecie dokładnie z tego samego stopu, z tej samej, ta sama technologia, ta sama fabryka. Jedyna różnica to jest wasz logotyp na pudełku, w które opakowujecie ten produkt. I dlaczego ja mam teraz płacić za to pudełko? Zaczęliśmy się zastanawiać nad różnicą między produktem bez pudełka i z pudełkiem. I po chwili analizy, takiej dogłębnej, doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę w pewnym sensie te produkty są nieporównywalne, ponieważ kiedy klient kupuje część w pudełku z logotypem i ona się na przykład zepsuje, nie wiem, w Hiszpanii, gdzie jest temperatura plus 40, a on wiezie zwierzęta, wtedy stroną odpowiedzialną za naprawę tej części jest instytucja, która właśnie ten logotyp dała. On się nie musi martwić. To jest problem tej instytucji. Jeśli natomiast podejmie decyzję o zakupie czegoś 10 razy tańszego, to wtedy on jest odpowiedzialny za podjęcie tej decyzji. I ujawnienie tego typu racji tak naprawdę no, dało wiele do myślenia temu klientowi, ponieważ on jakby zrozumiał, że rzeczy, które były dla niego porównywalne tylko na jednym wymiarze, na wymiarze ceny, nagle dylemat jest bardziej złożony, a sam, jak zadeklarował, jest osobą, która lubi być człowiekiem racjonalnym, lubi liczyć i teraz musi brać pod uwagę więcej kryteriów. Pozostając jeszcze tutaj przy temacie, przy tym podejściu do kwestii wyboru w kategorii konsument-produkt, klient-produkt, pan Piotr do nas napisał, czy są granice reklamy, czy
mogą firmy stosować techniki, które nakłaniają nas do danego wyboru? Pytanie, czy mogą? No, z pewnością firmy stosują takie techniki. Pytanie, czy mogą? Panie Miłoszu. To do pani profesor chyba pytanie. To mogę... Nie wiem, czy do mnie. Dobrze. Na pewno pytanie jest trudne, bo... No bo firmy po prostu stosują. Każdy element w reklamie jest jakimś sposobem oddziaływania. Tak? Kolor, hasło, miejsce umieszczenia, logo, wszystko jest jakimś sposobem oddziaływania. Natomiast więc sama już reklama no jest jakimś oddziaływaniem. Natomiast drugą sprawą jest to, jak to na nas oddziałuje, czy to jest rzeczywiście manipulacja, czy nie. No na przykład tworzenie wizerunku marki to jest normalne, klasyczne narzędzie w ręku marketera i nadawcy komunikatu reklamowego. I oczywiście ma prawo nadawca komunikatu reklamowego stosować takie narzędzia. Ja podejrzewam, że tutaj autorowi bardziej chodziło o jakieś takie nielegalne... No to wiadomo, jak są nielegalne, to ich nie można. Więc za bardzo, znaczy, trudne jest dla mnie to pytanie. Ale bym powiedziała inną tutaj rzecz, że niezależnie od tego, co stosuje nadawca komunikatu, to wcale nie jest tak łatwo, jak czasami potocznie się wydaje, zamanipulować konsumentem. Bo bardzo często tworzone są reklamy, na które są wydawane ogromne pieniądze i te reklamy są nieskuteczne, bo twórcy na przykład się bardziej skupili na tym, żeby zrobić śmieszną historię, albo wydali mnóstwo pieniędzy na jakiegoś celebrytę, który ma to reklamować, a on tylko odstrasza konsumentów. Więc tutaj ja raczej reagując na to pytanie, chciałabym powiedzieć, że to nie jest tak, że reklama i te chwyty, które można stosować, że one mają aż taką niesamowitą moc obozwładniającą. I to jest takie może trochę naokoło odpowiedź. Chyba pan profesor chciał coś też powiedzieć. Tak jak ja patrzę na rzeczywistość, to prawdziwe oszustwa dokonują się w reklamie politycznej. To nie ulega wątpliwości. Jednak jak kupujemy mąkę, to na ogół to się okazuje mąką w końcu, lepszą czy gorszą. Natomiast jak kupujemy polityka, o, to nie wiadomo, co kupujemy. No, ludzie się muszą po prostu nauczyć w jednym i w drugim przypadku nie dowierzać reklamie. Ale ja chciałem wrócić do interesującego tematu intuicja czy racjonalność. I pan redaktor także od pewnego czasu nas zachęcał, żeby tak odejść może od wyborów konsumenckich, jakieś wybory osobiste, to ja bym postawił przed państwem pytanie. Z jakiego powodu tak dużo rozwodów się zdarza? Co jest główną przyczyną rozwodów? Dokonuje się jakiegoś wyboru, ale na końcu okazuje się kiepski wybór, trzeba się rozwieść. To czemu? Otóż ja bym powiedział, wynika to z nadmiernej wiary w intuicję. Człowiekowi się wydaje, podoba mu się dziewczyna czy chłopak, miło się uśmiecha, coś mądrze powie, no to już. Chciałem zwrócić państwu uwagę, że tradycyjnie istniał taki zawód swatki. To był bardzo pożyteczny zawód, bo ona ujawniała, pomagała uświadomić sobie, no jakie może jeszcze inne cechy u tego kandydata czy tej kandydatki są ważne. I dawało to pewną szansę właśnie racjonalnego wyboru, że tam mówiliśmy wcześniej o tym, że liczba alternatyw musi być ograniczona, ale ludzie niepotrzebnie sami ograniczają sobie liczbę cech czy kryteriów, według których. I tu i w wielu takich osobistych wyborach to jest problem, że pochopnie, czy jak to niektórzy mówią, pierwsza myśl najlepsza. Wcale nie. Pierwsza myśl bywa bardzo niedobra. Właśnie tu potrzeba logicznej, spokojnej analizy i porównania tych rozmaitych kryteriów. Czy ja mogę w opozycji troszeczkę od razu?
No, oczywiście siłą rzeczy muszę powiedzieć o tym, że oczywiście są również badania, które nie dotyczą swatek, bo tutaj tego nie podważam, ale to chyba App Dixterhaus przede wszystkim w tej chwili się takimi decyzjami zajmuje, takimi szybkimi, nazwalibyśmy je może potocznie intuicyjnymi wyborami. I okazuje się, że to nie jest takie proste, że zawsze ten długo dokonywany wybór, w którym był element analizy wszystkich za i przeciw, musi być trafniejszy. Tylko problem niestety z tymi szybkimi wyborami, tymi właśnie opartymi o heurystyki różnego rodzaju, jest taki, że one często są trafne, często są właśnie szybkie, więc oszczędzają nas czas, ale też mają ryzyko błędu. I trochę to jest tak, że nie wiadomo właściwie, co jest lepsze. I jak tutaj pan redaktor zadawał takie pytanie, no właśnie, co zrobić, żeby ludzie zawsze bardziej racjonalnie podejmowali decyzje, to ja myślę, że w pewnych sytuacjach może rzeczywiście trzeba by ludzi bardziej do tego skłaniać. Chociażby ten bardzo dobry przykład wstępowania w różnego rodzaju trwałe związki małżeńskie, żeby były trwalsze. Natomiast jeśli mówimy o wyborach krótkich, szybkich, typu wziąć właśnie dżem z półki, już ten taki przykład trochę tutaj może nadużyty, to czasami po co się zastanawiać, po co tracić czas? Znaczy te całe automatyzmy wyborów, o których teraz dużo się mówi w psychologii, takie automatyczne podejmowanie decyzji, ono ma swoją ogromną korzyść. Nie tracimy czasu na inne rzeczy. To jest taka oszczędność poznawcza, która nam pozwala zająć się czymś może ciekawszym, chociaż jest to obciążone błędem. Tylko dopowiem, rzeczywiście pamiętam, jak czytałem pracę Gerda Gigerencera, on wskazywał nawet, że intuicja, czyli te heurystyki dobrze działają w przypadku diagnoz lekarskich, na przykład podejmowaniu decyzji, czy daną osobę kwalifikować na OIOM, czy też nie, co jest obciążone ogromnym ryzykiem. Na potwierdzenie tego, co pani profesor. To ja jeszcze tutaj powiem, bo często się pojawia coś takiego, takie właśnie myślenie, że jeżeli coś jest takie szybkie, automatyczne, bez tego takiego bardzo precyzyjnego właśnie decydowania o każdym wymiarze, musi być gorsze. I to, co ja chcę podkreślić, nie zawsze. Znaczy są badania, które pokazują właśnie większą trafność. To jest chociażby to, kiedyś były też badania takie nad różnymi decyzjami wyboru mieszkań. Też się okazywało, ale szczególnie te przy presji czasowej, bo to, o czym pan mówi, to jest kwestia też decyzji, która ma presję czasową. Tutaj są dowody na to, że czasami te szybkie decyzje są trafne, ale i tu jest właśnie bardzo ważne, ale potrzebny jest bardzo duży poziom kompetencji, który pozwala na to takiego właściwie zautomatyzowania tych decyzji. Bo to nie znaczy, że to są głupie decyzje albo że to są decyzje losowe, tylko one są szybkie dzięki temu, że bardzo wiele tych takich połączeń jest już zautomatyzowanych, że my nie musimy tego na poziomie takim zupełnie świadomym przetwarzać. Ale o jakich kompetencjach możemy mówić? Chodzi tutaj o kwestie wiedzy, świadomości, informacji zdobytych na temat... Tutaj był ten przykład OIOM-u, to znaczy kiedy lekarz klasyfikuje na OIOM czy nie, no to jest kwestia kompetencji. Ale on nie musi siedzieć i sobie zapisywać krzyżyków za i przeciw. Więc jakby w tym sensie ta decyzja jest, no tak potocznie patrząc, taka właśnie intuicyjna, automatyczna, może trochę nieświadoma, ale ona może być zautomatyzowana. Właśnie ja wolę to słowo, to są takie przykłady automatycznych decyzji, które potrafią być trafne, ale muszą być spełnione pewne warunki brzegowe. Myślę, że w ogóle kłopotem jest w tym kontekście to, że my nie wiemy, skąd brać merytorycznie poprawne informacje, tak? Bo też chcielibyśmy się czasami dowiedzieć, żeby nabrać takiej wiedzy, a tak z reklamy nie można za specjalnie. Zresztą to w tej książce jest to pisane, można obejrzeć 500 reklam Volvo i się zastanawiać nad samochodem, a potem ktoś przyjdzie z nami na imprezę i powie, wiesz, ja Volvo miałem, wcale nie było dobre. I już myślimy, kurczę, to może jednak nie, faktycznie tak. Więc my szukamy cały czas takiej wiedzy merytorycznej. Zresztą a propos tych decyzji zautomatyzowanych i tych badań również, to trzeba pamiętać o tym, że intuicja jako taki system poznawczy ma pewną wadę, z której warto sobie zdawać sprawę. Intuicja nie generuje wątpliwości. Ona nie ma. Jak ją zapytamy, to ona nam powie. Jak tam w Andrzejki coś tam wykapiemy na wosku i podniesiemy, to nam zawsze przyjdzie do głowy, co to. Albo powiedz mi tak intuicyjnie, no intuicyjnie to ja go kocham. Tak?
intuicyjnie temu jesteśmy zawsze pewni, bo ten system poznawczy jakby nie ma tego wbudowanego. I teraz kłopot polega na tym, że jak mamy dobre wiedzę, dobrą wiedzę i duże kompetencje, czyli na przykład naoglądaliśmy się wczesnych stadiów morskości wątroby i spojrzymy na kolejne zdjęcie wątroby, to możemy podjąć słuszną decyzję, czy ona jest chora, czy nie, chociaż nie do końca wiemy dlaczego. Takie badania zostały kiedyś zrobione a propos budowania skanera tego, który będzie rozpoznawał. Kłopot polega na tym natomiast, że jak nie mamy takich danych i ktoś nas zapyta, a mamy wystarczająco duży komfort w podejmowaniu decyzji, to też powiemy dlaczego. Tylko to już nie będzie dobra decyzja, czy ona wtedy już jest losowa. Tylko że intuicja to niestety ma z tym kłopot. Tak? Ona sobie, jak jej się przekaże tę decyzyjność, to z przyjemnością to odbierze. Natomiast sytuacja swata jako konsultanta jest sytuacją w ogóle ciekawą też z innego powodu, że tamten wybór nie był taki nieograniczony. SFAT jako instytucja, zresztą jeszcze całkiem niedawna, funkcjonował w czasach, kiedy małżeństwo miało dwie funkcje. Miało być więcej dzieci i więcej pieniędzy, bo to była fuzja majątkowa dwóch rodzin. I on miał po prostu, szukało się ludzi, którzy mają podobne systemy rodzinne, żeby nie było tak, że on jest marynarzem i ciągle go nie ma w domu, a ona z kolei lubi, jak on ją wozi do pracy. I tak było w przypadku teściów na przykład. I oni się potem łączą i ona mówi, że ciągle go nie ma, on mówi, że faceta ma ciągle nie być, tak? Bo tak po prostu jest. Więc ona dobierała te... A i podobnie, żeby mu tam nie wypomniała te tam kalafiorze bez dyplomu, czyli żeby na przykład poziom wykształcenia był też podobny i tak dalej. I ona się nad tym wszystkim zastanawiała, co się za jakiś czas stanie. I to było nawet na początku doprowadzone do tej sytuacji, że jak przychodziła dziewczyna i mówiła, ja go nie kocham, to zasadko mówiła, no to co? Że nie jest od kochania, niż miała kochanka. Się nawet tak nazywa. Więc tutaj ten poziom, któremu, ale SFAT, dzięki temu, że on tak od rodziny do rodziny przychodził, to jego kompetencje były kosmiczne. On po prostu patrzył i wiedział czasami z dużym prawdopodobieństwem. Na pewno większym niż na przykład współczesne prognozy ekonomiczne. Bo on po prostu miał doświadczenie z tej okolicy, widział, co się dzieje i on tego też tak z palca nie wysysał. On po prostu umiał. No i teraz, jak mówię, wracając do początku, my czasami byśmy się chcieli dowiedzieć. Teraz pytanie skąd? Z reklamy nie, z folderu nie, z forum nie, bo już płacą ludziom na forach, żeby pisali, że ten sprzęt jest lepszy, a sprzęt jest gorszy. I my właściwie potrzebujemy takiego przedmiotu w szkole, skąd brać informacje rzetelne, jak już będziemy mieli ten wybór podejmować. Bo intuicja to nam zawsze powie. Tak? Czuję, że jedną z konkluzji dzisiejszego spotkania będzie to, że warto przywrócić zawód swata. W ogóle dowiedziałem się na temat właśnie małżeństw, podoba mi się to. Ja do tej pory jakoś tak byłem zwolennikiem takiej tezy, że pierwsze pęknięcia w związkach biorą się z rozczarowań. Znana prawda głosi, że ona przed ślubem uważa, że on po ślubie się zmieni, a on uważa, że ona po ślubie się nie zmieni. No i oboje się mylą. I rozczarowanie rozpoczyna taki proces jakiegoś rozłamu. Natomiast chciałem wrócić do tematu reklamy. Ponieważ pytanie dotyczy wiele osób, rzeczywiście jestem zainteresowanych ingerencją reklam, jakby tym całym obszarem. Na mnie duże wrażenie zrobiła znana pewnie Państwu sytuacja, w której wykryto w Wielkiej Brytanii, był pewien rodzaj bojkotu nawet konsumenckiego, protest, gdzie dziennikarze sfotografowali modelkę, którą widzieli na billboardach, reklamowała krem pod oczy i naprawdę wyglądała pięknie. To była pani Twiggy, która była rzeczywiście no, kobietą niezwykle apetyczną w latach 60. Reklama była kilka lat temu. Dziennikarze sfotografowali ją dokładnie w tym czasie, kiedy wchodziła do domu, dokładnie w tym samym czasie, kiedy była ta kampania i ujawnili różnicę między tym, jak wygląda jej twarz, a reklamowała krem pod oczy. Jak wygląda na billboardzie, a jak wygląda w rzeczywistości. Wsparci przez polityków, konsumenci domagali się od firmy, która była producentem, jakichś wyjaśnień. I uzyskali następujące wyjaśnienie, że rzeczywiście zastosowano technikę, to się nazywa chyba airbrushing, dokładnie, nie jestem specjalistą, i konsumenci powinni być świadomi, że tego typu techniki stosuje się, tworząc reklamy, a więc żadnego problemu nie ma. Działa, ale mogę przekazać mikrofon, ten z pewnością działa. A, wdepnęliśmy na temat, znaczy nie wiem, czy w ogóle możemy kontynuować, bo to jest troszkę inny wątek, ale to od razu chciałam powiedzieć też a propos tego, co i pan profesor mówił tutaj, o czym pan powiedział, tego uświadomienia. Z innym moim doktorantem, już doktorem obecnie, Krzysztofem Kaletą, robiliśmy badania dotyczące właśnie efektu uświadomienia manipulacji, które są w reklamie.
I co się okazało ku naszemu zaskoczeniu ogromnemu, że w grupach eksperymentalnych, gdzie właśnie uświadamialiśmy, że są pewne mechanizmy stosowane, że są pewne właśnie takie oszustwa w reklamie, w tych grupach, które potem widziały reklamę z zastosowaniem tego, produkt bardziej się podobał. Włączała się rodzaj takiej, bym powiedziała, reaktancji, takiej reakcji na przekór, że tutaj chcą mną zamanipulować tym tekstem, który czytałem, a ja wiem swoje, ja lubię ten produkt. Więc chodzi mi tylko o to, że to wszystko jest strasznie, strasznie delikatne i nie jest tak łatwo nauczyć ludzi tej odporności na pewne mechanizmy. Natomiast zgadzam się z tym, że większa wiedza konsumentów o tym, co się stosuje, na przykład, że kobieta krem przeciwzmarszczkowy dla 50-letniej kobiety nie spowoduje tego, że będzie wyglądała jak 20-latka, a tym bardziej tego, że będzie miała 20 lat. I to powinniśmy mieć tego świadomość. Na to naprawdę, a pan myślał, że... naiwny. No właśnie, więc tak nie jest. Ale to jest kwestia edukacji konsumenckiej, wiedzy konsumenckiej i też nasze społeczeństwo musi się tego uczyć, bo u nas te mechanizmy reklamowe są stosowane tak samo i marketingowe, i tutaj te, o których też mówił Barry Schwartz, one są stosowane dużo krócej niż na Zachodzie, więc też ludzie być może czasami w pewne pułapki no, łatwiej wpadają w tych komunikatach politycznych na przykład. Zajmowałem się również badaniem obrony przed manipulacją, które polegają po prostu na tym, że wskazujemy, jaki element nie powinien być brany pod uwagę w procesie kształtowania postaw, ponieważ on może tendencyjnie wpłynąć. I to, co akurat nie sprawdzałem zupełnie, jaki efekt tego uświadomienia jest na dalsze preferencje konsumenckie. To bardzo interesująca informacja, rzeczywiście. Natomiast zauważyłem, że z tą korektą to w ogóle nie jest tak prosto. To znaczy, że jeżeli ktoś ma pozytywną postawę i mówimy mu uważaj, bo mogłeś być manipulowany, to nie jest tak, że on potem ma taką postawę jak grupa kontrola na przykład, w której nie było manipulacji, ale na przykład robi przekorną ocenę. Na przykład, zupełnie przekorną. Więc a to, co pani profesor powiedziała, pokazywałoby, że jednak ludzie, silna jest taka motywacja do uspójniania zachowania z postawami, że jestem w dysonansie poznawczym, lubię daną markę, teraz ktoś mi mówi, że oni manipulują, to ja mogę to wytłumaczyć. No to co? Przecież taka właśnie jest reklama. Rzeczywiście. Pretekstem do dzisiejszego spotkania jest książka Paradoks wyboru Barry'ego Schwartza, autora amerykańskiego. Państwo natomiast dużo mówią, jak rozumiem, o swoich własnych obserwacjach, doświadczeniach tutaj z polskiego podwórka. Internautka Ania napisała do nas, czy Polacy dokonują wyborów tak jak inne narody? Czy są różnice? Czy tu kwestia dokonywania wyborów może być w jakiś sposób zależna od tego, z jakiego kraju pochodzimy? Panie profesorze. Bardzo się cieszę, że dostałem to pytanie. Coś Państwu powiem. Studentom czasami mam takie doświadczenie, opisuję taką historię, zgodną z prawdą. Kiedy się sprawdza, jak w różnych krajach europejskich, jak często ludzie wyrażają zgodę na użycie po śmierci organów, to okazuje się, że z jakichś dziwnych powodów te kraje dzielą się na takie dwie skrajne grupy. W jednych bardzo dużo wyraża tę zgodę, w innych bardzo mało. Zauważyłem, że jak opowiem taką historyjkę, to moi studenci często mają taką skłonność, żeby od razu zgadywać. No, naturalnie Polska należy do tych krajów, gdzie rzadko wyraża się zgodę. Otóż to jest nieprawda. Cała sprawa zależy od czegoś bardzo błahego, można powiedzieć. W niektórych krajach przyjęto po prostu regułę. Jeżeli nie wyrażasz sprzeciwu, to wyrażasz zgodę. Mało ludzi wyraża sprzeciw. W innych nierozważnie przyjęto zasadę, musisz napisać oświadczenie i tylko wtedy wyrażasz zgodę. No to tam bardzo mało. Polska akurat przyjęła takie rozwiązanie bardzo dobre. Dlaczego o tym mówię? Otóż jest taka tendencja, dziwna dla mnie, już u młodych ludzi, u studentów, a u dziennikarzy to jest wręcz nagminne. Polacy to jakaś gorsza kategoria ludzkości. Nawet nie wiadomo do końca, czy prawo grawitacji, które obowiązuje na świecie, to w Polsce też obowiązuje. Otóż obowiązują z grubsza biorąc te same prawa. To jest odpowiedź pani internautki. I nie jest wcale tak, że Polacy jakoś są szczególnie niesprawni, szczególnie głupi, szczególnie nie. Nie,
są mniej więcej tacy jak inni. Czy państwo chcą coś dodać? Albo ująć? Jest wybór. W każdym razie, no dzisiaj dużo rozmawialiśmy na temat dokonywania wyborów. Czy wybory to szczęście, czy wybory to raczej pułapka? Jak dokonywać szczęśliwych wyborów? Dokonaliśmy nawet swego rodzaju, tak sądzę, dekalogu wyborów. To może teraz państwu oddam głos, czy mają państwo pytania do naszych gości. Śmiało. Na pewno? No może jednak zachęcę. Dobre pytanie, trudny wybór. W każdym razie, dobrze, to wobec tego, no i mamy efekt nieplanowany na koniec. Dziękujemy. Dziękuję państwu za spotkanie. Przypomnę, spotkanie odbyło się w imieniu wydawnictwa naukowego PWN. Więcej informacji o naszym projekcie Akademia PWN Wiedza na Łączach i oczywiście również kolejnych spotkaniach będą państwo mogli znaleźć na stronie wiedza.pwn.pl i tam również znajdą państwo relacje z naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze tylko może przedstawię naszych gości. Dzisiaj z nami o odpowiedzi na temat wyborów poszukiwali pan profesor Tadeusz Tyszka, pani profesor Uniwersytetu Warszawskiego Dominika Maison, pan dr Paweł Fortuna i pan Miłosz Brzeziński. Dziękujemy bardzo.